Jak rozwiązać problem głodu na Ziemi? Jestem głęboko przekonany o tym, że pierwszym krokiem będzie nauczenie sztucznej inteligencji hodowli roślin. Jest to też temat przewodni projektu EWA. Powstał on w ramach sponsoringu PASI, gdzie ze środków firmy SI zakupiliśmy sprzęt. Jest to projekt, gdzie staramy się hodować hydrofonicznie rośliny bez dostępu do gleby, substancje odżywcze dodając bezpośrednio do wody. Autorami tego systemu są zdolni inżynierowie z Centrum Embedded, ale również niezależni eksperci machine learningu działający na trójmiejskim rynku. Polska Japońska Akademia Technik Komputerowych współpracowała z firmą SI przy stworzeniu robota EWA. Moim zadaniem było zaprojektowanie ramię tego robota, jego wydrukowanie oraz przygotowanie koncepcji. Ramię robota służy do pomiaru różnych parametrów rośliny, takich jak na przykład pH, poziom cieczy, powierzchnia zielona rośliny. Służy także do przemieszczania rośliny. Na co dzień zajmuję się tematami związanymi z uczeniem maszynowym. W projekcie EWA byłem odpowiedzialny za przetwarzanie obrazu cyfrowego z kamery. Na podstawie obrazu z kamery obliczaliśmy wartość określającą, jak dobrze rozwijały się rośliny. Następnie ta wartość była wykorzystywana przez algorytm uczenia maszynowego do podejmowania decyzji, które poprawiały wzrost tych roślin. EWA ma już pierwszy sukces za tobą. Zdobyła Iron Award w ramach konkursu Innovative PGA organizowanym przez firmę Intel. Teraz przed nami szereg usprawnień, szereg rozwijania prototypu, a na końcu uczenie sztucznej inteligencji hodowli na prawdziwych roślinach.